Dzień dobry. W dzisiejszym programie zapraszamy Państwa na relację ze spotkania autorskiego z pisarką Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, które odbyło się 13 września w Bibliotece Szkolnej Gimnazjum imienia Ziemi Warmińskiej w Barczewie. Małgorzata Gutowska-Adamczyk to obecnie jedna z bardziej popularnych polskich pisarek. To autorka takich bestsellerów jak na przykład Cukiernia pod Amorem, 13 Poprzeczna, 220 Linii czy Niebieskie Nitki. Organizacja spotkania autorskiego ze znaną pisarką trwała kilka miesięcy. Pomysł podsunęła pani Renata Kosin, która też na spotkaniu tutaj była. To ona w zasadzie zainspirowała mnie do tego, żeby zaprosić panią Małgorzatę Gutowską-Adamczyk, do tego, że Barczewo zostało wyróżnione w konkursie na najbardziej gutowski rynek w Polsce. No i sobie pomyślałam wtedy, może dlaczego by nie? W zasadzie no, nie jest to na pewno łatwe wydarzenie, bo pisarze tej rangi no już jednak wymagają pewnej oprawy, więc sobie pomyślałam, że nie wiem, czy biblioteka szkolna po prostu podała organizacji takiego wydarzenia. Ale wystarczył mail, powoli, małymi kroczkami. Rzeczywiście około to trwało 2-3 miesięcy, taka korespondencja z menadżerem pani Małgorzaty Gutowskiej. I udało się. Czy spotkanie z pisarzem w czasach, w których czytanie książek nie jest zbyt popularne, może zaciekawić i przyciągnąć uwagę uczniów? Okazuje się, że tak. To jest takie dosyć trudne, cieszyli się, ale takich spotkań z pisarzami też nie ma dużo u nas. No, fakt, że mamy tutaj panią Lidię Zelman na miejscu, więc to było takie oswajanie już z tym pisarzem, z którym obcujemy, że to nie jest człowiek, który gdzieś tam mieszka na Księżycu, prawda, którego nie znamy, więc takie te pierwsze już zainteresowania związane z pisarzami tutaj mają na miejscu i to jest fajne. Więc teraz na przykład jak rozmawialiśmy z uczniami, że tutaj będzie pani Małgorzata Gutowska-Adamczyk, która jest i pisarką, i scenarzystką, i część z tych tytułów uczniowie znali, zarówno książek, jak i filmów kojarzyli, typu właśnie chociażby Na Wspólnej, czy Tata, a Marcin powiedział, czy właśnie książki te 220 linii, którą mamy u siebie, czy Wystarczy, że jesteś, to czytali. I tak no na pewno ta grupa, która została do końca, to właśnie została z racji tego, że była zainteresowana, że chciała posłuchać, chciała zobaczyć i to właśnie część tych dzieci już się pyta, czy pozostałe części będzie można przeczytać. Pisarka jest laureatką wielu literackich nagród, choć jak przyznaje, nigdy osobiście nie zgłaszała do nich własnych książek. Ja nie jestem laureatką wielu konkursów, jestem laureatką zbyt małej ilości konkursów, ponieważ ja generalnie z zasady w żadnych konkursach nie biorę udziału, bo co będzie, jeśli nie wygram? I do tych konkursów, w których udało mi się zdobyć jakieś nagrody, moje książki wysyłali moi wydawcy, robili to po prostu za mnie, oszczędzając mi stresu, bo ja się dowiadywałam na końcu i nie zdążyłam się właściwie nawet z tego powodu przerazić. Nie jest miło nie wygrywać, prawda? Pisarstwo to nie jedyna profesja, którą zajmuje się autorka. Jest także historykiem teatru oraz scenarzystką filmową. Mój mąż robił taki serial, to tam Marcin powiedział i tam brakowało scenariuszy. I kiedy mu pokazałam to, co pisałam, on powiedział, o ja to wezmę tam do Marcina. I okazało się, że zaproponowano mi współpracę z tym serialem. Napisałam ponad 70 tych dialogów. To były takie krótkie dialogi, ojciec i syn, trwające od 5 do 10 minut. I to była taka moja szkoła pisania, ponieważ tam nie było żadnej narracji, tylko dialog i ja musiałam po prostu robić taki ping-pong między tym ojcem a synem i z góry było wiadomo, że syn musi wygrać, bo na tym polegał ten serial. A potem ten chłopiec urósł, serial się skończył i zaczęłam pisać kolejny serial. Oprócz książek pisze pani także scenariusze filmowe. Jaka jest różnica między napisaniem książki a scenariusza? Zasadnicza. Ja tych scenariuszy nie napisałam za dużo i teraz jakby nie zamierzam się tym jakoś parać bardziej, ponieważ doszłam do wniosku, że scenarzyści nie mają nazwisk i to mi nie odpowiada. Natomiast jeśli chodzi o sam warsztat, to scenariusz to jest obraz i tak naprawdę piszemy obrazy, a w powieści piszemy słowo i to chyba jest najważniejsze. Wiadomo, że zapisujemy to, co widz widzi,
ściskając do jak najmniejszych rozmiarów słowo, w ostateczności film mógłby się nawet bez żadnego słowa obejść, jak chociażby słynna walka o ogień, prawda? Natomiast w literaturze no, trudno by było bez jednego słowa. Była taka książka, Co mężczyźni wiedzą o kobietach, zdaje się, pełna pustych kartek, ale to po prostu był żart. Natomiast domeną filmu, domeną scenariusza jest obraz, domeną literatury, powieści jest słowo i to jest chyba największa różnica. Barczewo najbardziej gutowskim miastem w całej Polsce. Po sukcesie trzytomowej powieści pod tytułem Cukiernia pod Amorem pisarka postanowiła ogłosić konkurs na miasto, które najbardziej przypominałoby opisane w książce Gutowo. Wygrana naszego miasta to zasługa Renaty Kosin, która postanowiła zgłosić Barczewo do konkursu. Już czytając książkę pani Małgorzaty, zwróciłam uwagę, że miasto, które opisuje, które jest fikcyjne, które wymyśliła podobno od początku do końca, bardzo mocno przypomina Barczewo. Jest staw, jest piękna starówka, jest wykopany szkielet na starówce, także w zasadzie wszystko się zgadzało. I po chwili w internecie pojawi się konkurs na miasto najbardziej podobne do Gutowa. Postanowiłam napisać i ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu Barczewo wygrało. Małgorzata Gutowska-Adamczyk, ogłaszając konkurs, chciała także sprawdzić, czy jej czytelnicy są lokalnymi patriotami. Dlatego tym bardziej jesteśmy dumni, że to Barczewo wygrało. Przyszło troszkę zgłoszeń, z których to zgłoszeń spodobało mi się właśnie najbardziej Barczewo. Już podczas spotkania opowiadała pani o tym, jak to się stało, że Barczewo wygrało konkurs. To teraz może się zapytam o porównanie, bo najpierw pani widziała te Barczewo tylko ze zdjęć, a dzisiaj na żywo. Jakie wrażenia? Zdziwiłam się, że rzeczywiście te zdjęcia bardzo mi przypominały Barczewo i poczułam się tak, jakbym już tu kiedyś była. Także nie było takiej dużej różnicy między zdjęciami. Fakt, że ten serwis, który dostałam, był dość obszerny i sporo tych rzeczy już wcześniej widziałam. No chyba najpiękniejsze miejsce to jest ten widok na staw, który można z rynku, prawda, obserwować. Ale te inne miejsca, no i te wykopaliska, i sam ratusz, i kamieniczki, no to wszystko jest tak urokliwe, że jedyny mój żal to, że nie było dzisiaj pięknej pogody i że nie spędziłam całego dnia na rynku. To będę tego żałowała nieustannie. Może właśnie dlatego będę miała okazję kiedyś tu przyjechać jeszcze raz. Opisywane Gutowo to miejsce z pięknym starym rynkiem, urokliwym jeziorem, tajemniczą historią wykopanego szkieletu oraz losów wielu pokoleń kobiet i ich rodzin. Jak udało się pisarce przedstawić tę skomplikowaną fabułę? No troszkę mi czytelnicy też zarzucają, że na początku się gubią w tym wszystkim. Ja dla ułatwienia dodałam te indeksy, z których sama na początku korzystałam i nie myślałam, że je włączę, ale okazało się, że to był dobry pomysł. Niektóre czytelniczki nawet mówią, że stosunkowo późno odkryły i wcześniej same zaczęły sobie rysować. Taka sama jest trudność w napisaniu każdej książki, tak książki młodzieżowej, jak i powieści, gdzie jest wiele wątków. W tej chwili może mam to troszkę bardziej opanowane, ale siły się mierzy na zamiary. Jeśli jest wielki zamiar, trzeba znaleźć wielkie siły. To mi pomagało, że ja miałam poczucie, że ja piszę książkę niezwykłą, ale tak naprawdę dla mnie każda książka jest niezwykła. Autorka ma w swoim dorobku już kilkanaście powieści, skąd czerpie więc ciągle nowe inspiracje. To są takie nieustanne poszukiwania w zasadzie i czasami się zapala lampka, kiedy jestem świadkiem jakiejś sytuacji. Tak było właśnie z powieścią 220 linii, że ja zrozumiałam, że to jest temat i że muszę temat muzyki młodzieżowej, która jest jednocześnie powiązana z przyjaźnią, z pracą, z miłością, że muszę to połączyć, muszę o tym powiedzieć. Chciałam napisać powieść o przyjaźni, tak wymyśliłam 13 poprzeczną. Między tym pierwszym pomysłem, czyli tematem, który chcę poruszyć, a pierwszą zapisaną stroną czasami mija trochę czasu, ponieważ poszukuję bohaterów, którzy by najlepiej do tego pasowali i sytuacji, w których mam ich postawić. Także to jest taki dość długi, wieloetapowy proces, który trwa od roku do dwóch lat przeważnie. W spotkaniu uczestniczyli w większości uczniowie, którym pisarka starała się wyjaśnić, żeby osiągnąć sukces, trzeba być wytrwałym i konsekwentnym.
Im macie większą siłę woli, tym macie większą szansę na sukces w przyszłości, ponieważ to teraz się wasza przyszłość decyduje. Ja o tym wam teraz mówię, ponieważ to jest ważniejsze, a może nawet najważniejsze z tych rzeczy, które możemy sobie i powinniśmy dzisiaj powiedzieć. Ponieważ żadna moja książka w ten sposób nie formułuje tego, o czym powinniście dziś pomyśleć. Bo my nie myślimy na co dzień o przyszłości, chyba że mama przyjdzie z klasówki i zrobi nam awanturę, prawda? Z wywiadówki i zrobi nam awanturę, prawda? Ale to my się wtedy obrażamy pełni szlachetnego oburzenia, bo przecież się uczyłem, bo przecież się uczyłam, trzaskamy drzwiami i jesteśmy zwolnieni już z odpowiedzialności. Żadna mama wam sukcesu nie uściele. Chociażby pękła, chociażby was zatłukła na śmierć za te dwóje. Tylko wy sami i nauczyciele też wam w niczym nie są w stanie pomóc, poza tym, że swoimi wymaganiami uczą was tego odsuwania talerza. Bo jeśli dostaniecie do napisania wypracowanie, to słynne, znienawidzoną przeze mnie charakterystykę Cześnika i Rejenta, to zmusza was do ćwiczenia szarych komórek. I jeżeli wtedy Kacper, Damian i Martyna siądą i napiszą wypracowanie, a nie polecą na boisko, bo akurat jest mecz i warto tam być, bo coś ciekawego się dzieje, to jest znak, że ten talerz od siebie odrobinę odsunęli. Tak jest życie, moi drodzy. Jeśli dacie sobie luz, jeśli się dopniecie do smyczy 10-metrowej i będziecie latali w tej z powrotem, a nie szli prosto wytyczoną drogą, to zapłacicie za to prędzej czy później jakąś cenę. I to będzie na przykład cena bezrobocia. Dlatego trzeba się zastanowić, kim jestem, co mogę osiągnąć i gdzie będę szczęśliwy. Bo ktoś może być szczęśliwy jako fryzjer, inny może być szczęśliwy jako właściciel restauracji, jeszcze inny jako hydraulik, bo w każdym zawodzie można być świetnym, a inny nie widzi siebie poza tym, żeby być na przykład nauczycielem, albo naukowcem, albo podróżnikiem. Ale żeby kiedyś być podróżnikiem za 20 lat, musicie dzisiaj spakować swój plecak. Jak twierdzi, ona sama już w wieku 10 lat wiedziała, że chce pisać książki. Ja chciałam zostać pisarką mniej więcej w wieku 10 lat, a zostałam nią przed 40. I choć przyznaje, że do tej pory pisanie sprawia jej trudność. Ja lubię tak samo pisać jak wy, kiedy macie zadane w piątek wypracowanie na poniedziałek. Cukiernie pod amorem, która się składa z trzech niemal z książek, które mają niemal 500 stron każda, jest to dla mnie ciągle równie trudne i równie zniechęcające. To przecież marzenia trzeba spełniać. Na starość torba i kij, mówiła babcia czy matka mojej teściowej. No i trochę tak się myśli o artystach. Czym chleb posmarujesz, jak zostaniesz malarzem? Gdzie ty to będziesz sprzedawał? Zostań lekarzem albo bankowcem, bo to jest prosta droga do sukcesu. No i potem może być to prosta droga do sukcesu, tylko człowiek jest nieszczęśliwy przez całe życie, że nie zrealizował swojego marzenia i gdzieś dopiero na emeryturze mu się przypomina, że zawsze chciał pisać powieści, prawda? Wiele powieści pisarki dotyczy właśnie młodzieży. Jedną z nich pod tytułem 220 linii napisała, obserwując swojego dorastającego syna. Mój syn, będąc w drugiej klasie liceum, już wcześniej zresztą interesował się bardzo muzyką i zwłaszcza chciał grać na perkusji i miał, po temu wydawało nam się jakiś talent. Dostał rzeczywiście w prezencie od ojca najpierw werbel i pałki, potem taki troszkę większy zestaw. I w tejże drugiej klasie, pod koniec drugiej klasy w maju, takiego dnia jak dziś dokładnie to było, zadebiutował razem ze swoim zespołem The Mortimers. Możecie znaleźć zdjęcie tego zespołu na fanpage'u 220 linii, który jest taki dość okrojony, no ale jest na Facebooku.
tamtych trzech chłopaków, których się zebrało, jest na zdjęciu. Zadebiutował mianowicie aż po 6 próbach na takim koncercie osiedlowym. Wiecie, jak to się czasami odbywają w maju, takie festyny. I ja wtedy pomyślałam, że to jest bardzo ciekawy i ważny temat i z tego, jak obserwowałam go, jak on w tym zespole się produkował, a właściwie nawet bardziej jak pracował nad sobą, że z tego można stworzyć temat i o tym można napisać dla młodzieży powieść. Zachęcając gimnazjalistów do czytania, autorka przedstawiła fragmenty niektórych swoich powieści. To zastanawiające, jak szybko mały potrafił wysuszyć największą nawet butelkę coli. I oczywiście nic nie zostało dla starszego brata. Pobiegł więc do najbliższego sklepu. Jego uwagę od progu przykuła lodówka z napojami. Podczas gdy zastanawiał się, co wziąć, dużą kolę, lifta, czy może wodę, a jeśli, to czy ma być z gazem, czy bez, usłyszał za plecami. Może koniec. Małgorzata Gutowska-Adamczyk lubi spotykać się z młodymi czytelnikami. Ja bardzo lubię rozmawiać z młodymi, chociaż nie zawsze oni są interaktywni, że tak powiem, ponieważ oni się sami przed sobą wstydzą i z tymi pytaniami różnie bywa. Dowiedziałam się, że czytali moje powieści, natomiast nie bardzo mieli pytania, ale myślę, że to z jednej strony jest wstyd, a z drugiej strony jest też może taki mój wrodzony dynamizm, przez który dość trudno jest się przebić. No i może rzeczywiście trochę wstydu też takiego wobec autora. Trzeba mieć wprawę, żeby się odezwać na wieczorze autorskim. Ja sama, jak jestem widzem, to wolę słuchać, także nic dziwnego. Pozwalamy autorowi mówić, prawda? On sam wie najlepiej, co chce powiedzieć. Sama kiedyś była nauczycielką i przyznaje, że czasami tęskni za szkolnymi klasami. Tęsknię za moimi uczniami, ponieważ ja bardzo lubiłam uczyć, natomiast ze szkoły wygoniła mnie ta cała bezduszna organizacja i to, co nie jest pedagogiką tak naprawdę. W tej chwili bardzo podziwiam nauczycieli, ponieważ oni mają tych statystyk i tego wszystkiego jeszcze więcej, ale też ze szkoły wygoniło mnie marzenie, żeby być pisarzem. Ja wiedziałam, że to jest miejsce na chwilę dla mnie, na przetrwanie jakiegoś etapu, bo teraz z punktu widzenia twórczości, którą już mam za sobą, mogę śmiało powiedzieć, że autor powinien mieć swoje lata, że niezbyt dobry jest wczesny debiut i moje życie za mnie zadecydowało. Nie żałuję niczego. Szewc bez butów chodzi, a czy pisarz ma czas na czytanie? Niestety bardzo mało, zwłaszcza, że te ostatnie moje powieści są powieściami dość mocno wymagającymi ode mnie dużej wiedzy i dość mocno zabierającymi mi czas. Ostatnio poza powieścią Podróż do Miasta Świateł zrobiłam też album z moją dokumentalistką i przyjaciółką Martą Orzeszyną, Paryż, miasto, widzi pani, zapomniałam tytuł, Paryż, miasto sztuki i miłości w czasach Belle Époque, do którego nawet musiałam jakieś rzeczy czytać po francusku, więc to zabiera mi strasznie dużo czasu i czytanie dla przyjemności zostawiam na takie momenty jak dziś, kiedy jadę na spotkanie, muszę się przemieszczać między miastami i wtedy biorę sobie jakąś lekturę, która nie jest zawodowa. Pomimo natłoku zajęć, autorka przyznaje, że z chęcią zapozna się z twórczością naszych lokalnych pisarek, Renaty Kosin oraz Lidii Zelman. Dopiero jestem na etapie posiadania jednej i zamówienia drugiej książki, także nic nie mogę powiedzieć poza tym, że rozmawiamy sobie w kuluarach na temat wydawnictw, pracy autora, a zwłaszcza spotkań autorskich, ponieważ mam trochę większe doświadczenie i zawsze się chętnie dzielę tym doświadczeniem oraz robię promocję, zwłaszcza pani Renacie. Mam nadzieję, że kiedy pani Renata objedzie te biblioteki, w których ja tutaj byłam na terenie, zasieję też wiedzę o pani Lidce, ponieważ nie wszystkie biblioteki na terenie wiedzą, że mają tutaj takich lokalnych twórców, a to trzeba robić i ja to robię zawsze z wielką przyjemnością. A czy państwo czytają książki? Bo jak sprawdziliśmy, barczewscy gimnazjaliści z chęcią zaglądają do szkolnej biblioteki.
Wbrew stereotypom, że młodzież nie czyta, muszę na podstawie swoich takich wieloletnich obserwacji i pracy w bibliotece szkolnej powiedzieć, że młodzież czyta, tylko muszą to być książki adresowane do młodzieży. Rzeczywiście to, co powiedziała też pisarka pani Małgorzata Gutowska-Adamczyk, na pewno niezbyt chętnie młodzież czyta klasykę, zwłaszcza na tym etapie szkolnym, jakim jest gimnazjum. Tutaj doskonale sprawdzają się książki o problemach, o dojrzewaniu, fantastyczne, typu Sapkowski właśnie chociażby, więc to jest taka literatura, która ich pociąga i myślę, że to bolączką jest akurat szkolnych, zwłaszcza bibliotek, że tej literatury brakuje zwyczajnie w bibliotekach, że myślę tak, że gdyby po prostu biblioteki szkolne były wyposażone w taką literaturę, gdyby była ona dostępna, to czytelnictwo w latach późniejszych zdecydowanie też by lepiej wyglądało. Jeżeli mieliby Państwo chęć zapoznania się z twórczością Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, to informujemy, że jej powieści są dostępne zarówno w gimnazjalnej, jak i miejskiej bibliotece. Może Państwo też odnajdą w Gutowie odrobinę Barczewa, a jesienne wieczory upłyną przy miłym towarzystwie książek. W tym programie to wszystko, na następny zapraszamy za tydzień.